Dzisiaj mamy 4 lutego i wybieram się na taki mały zimowy spacer, żeby pokazać. Wczoraj właśnie spadł trochę śniegu spadło. Ten śnieg się utrzymuje. W związku z tym sceneria jest taka bardzo przyjemna. No zobaczymy, jak daleko dojdziemy, bo nie ma mrozu. Ale jest ładnie. Drzewa jeszcze przykryte śniegiem. Znajdujemy się oczywiście w Zielonej Górze na osiedlu Łużyckim. Później przejdziemy na osiedle już inne. No, pięknie choineczki tutaj zasypane. No, takiej scenerii nie było na Boże Narodzenie niestety, bo było bez śniegu. O, ptaszki sobie tutaj jakoś sobie wspomagają brak jedzenia. No. Gromadnie się tu pasą. Niech się utrzymuje. I to raczej czarny już są, bo sypią solą. To się rozstaje ten śnieg. A ja dzisiaj poszedłem, bo przyszły weekend to ma być już plusowa temperatura niż 10 stopni. W związku z tym
Śniegu już na pewno nie będzie. No, musimy nacisnąć. Nadciśniemy, żeby mieć zielone światło. Zielone. No jak ładnie siarczki tutaj obsypane śniegiem. No, całkiem fajnie wygląda. Roślinność pod śniegiem. No, w tej chwili już znajduję się, podszedłem w bok od ulicy Wyszyńskiego i znajduję się na osiedlu Przyjaźń. No, w ogóle się znajduję, chyba tak myślę, przedszkola. To kiedyś była szkoła.